Myślę, że to znane, ale jak dwie panie po kursie Nowe Życie, gdzie jest chrzest Duchem Świętym, przyjechały do swojej parafii, powiedziały do proboszcza, no, że może się pomodlą też o Ducha Świętego, bo takie cudowne doświadczenie miały takiego rozpalenia Duchem Świętym. Jedna była bardzo taka wygadana, a druga skromna, cichutka, zgarbiona kobieta. No i ta wygadana zaczyna, proszę księdza, cudowne wydarzenie. Chciałybyśmy się pomodlić o Ducha Świętego dla księdza proboszcza. Dla mnie? Ja mam Ducha Świętego. Przyjąłem chrzest, bierzmowanie, święcenia, odprawiam codziennie mszę świętą. Ja mam Ducha Świętego, nie trzeba się modlić. A ta druga, to możemy się pomodlić, żeby to było widać. I myślę, że o tym jest ta rzecz, bo to, że mamy Ducha Świętego przez 2000 lat w Kościele, to chyba nie wątpimy, zwłaszcza w tym gronie tutaj, mam nadzieję. Rektor nie patrzy, bo jest tyłem. Natomiast to pytanie osadza się tak naprawdę w tej anegdotce. Bo Ducha Świętego mamy, tylko czy to widać po nas, jako chrześcijanach, jako katolikach? I co z tego wszystkiego wynika? Czy odnowa charyzmatyczna jest taką odnową Kościoła, o jakiej naucza papież Franciszek? Sam jestem ciekaw, do jakich wniosków dojdziemy. Ale najpierw sama odnowa charyzmatyczna. W polskiej rzeczywistości często mówimy odnowa w Duchu Świętym. Ja też tak mówiłem, ale zaczynam bardziej używać jednak tego terminu ogólnoświatowego, odnowa charyzmatyczna. Jakie są fundamenty duchowości charyzmatycznej, czy tego, co ta rzeczywistość charyzmatyczna wnosi w Kościół? No niewątpliwie biblijność, nie charyzmaty, jakieś przejawy, fenomeny Ducha Świętego czy religijności, tak nie. Ożywienie biblijne, mentalność biblijna. Papież Franciszek bardzo często, przemawiając o charyzmatyku, właśnie zwraca uwagę na ten aspekt relacji ze Słowem, z Jezusem, który jest Słowem. Tu nie chodzi o biblicyzm jakiś, fundamentalizm biblijny, ale chodzi o relację z Jezusem, który jest Słowem. I niewątpliwie z tego rodzi się kolejny fundament, czy jest ściśle związany z tym pierwszym, to jest chrystocentryzm. Odnowa charyzmatyczna i wszystko to, co ją tworzy, bardzo mocno uwypuklają to, że w centrum naszej duchowości, naszego życia, tego, co wyrasta z Chrztu Świętego, co jest naszą tożsamością chrześcijańską, jest to, że w centrum jest Jezus Chrystus. Umarły, który żyje. Zmartwychwstały Jezus. To jest wielki wkład, który odnowa charyzmatyczna wnosi w Kościół, w ukazywanie tego, że Jezus prawdziwie żyje. No bo to, że wierzymy doktrynalnie, to wielu wierzy, ale czy znowu ma relację ze zmartwychwstałym? To widać czasem na procesjach rezurekcyjnych, jak się śpiewa bardzo powoli i smętnie Chrystus zmartwychwstan jest. Na przykład. Trzeci wymiar, bardzo istotny, to jest chrzest w Duchu Świętym. I to jest bardzo ciekawa kwestia, która jest także dla nas dogmatyków dość istotna, ponieważ od papieża Franciszka oficjalnie już mówimy o chrzcie w Duchu Świętym. Tak? Znaczy, ten termin oczywiście był wcześniej obecny już, ale tak próbowano go obchodzić, że to tak może za bardzo pentekostalnie brzmi, że to są zapożyczenia z Kościoła Zielonoświątkowego. Papież Franciszek bardzo mocno, jednoznacznie używa tego określenia chrzest w Duchu Świętym, który jest aktualizacją daru chrztu i bierzmowania, jest wejściem w taką osobistą relację z Duchem Świętym, a owocem tego jest rozpalenie serca. Coś, co stało się obiektywnie, jest nam dane w sakramentach inicjacji, w chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii, jest bardzo tak, byśmy powiedzieli, subiektywnie przyjęte, przeżywane, doświadczane, niekoniecznie emocjonalnie, właśnie w tym doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym. O tym jeszcze za chwilę. Ale ważne jest to, jakie są konsekwencje tego wszystkiego, jakie są skutki. No to jest właśnie to, czy widać to, czy możemy się o to pomodlić. No bo kiedy jest realne doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, człowiek zaczyna mieć ogromną radość wiary,
i tą Ewangelii Gaudium mieć, zaczyna mieć głębsze życie modlitewne, umiłowanie Kościoła, Pisma Świętego i zaangażowanie w ewangelizację. Staje się człowiekiem, który realnie uwielbia Boga. Oczywiście można też grać, tak? Są też tacy. Ale ja mówię o prawdziwym doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym i o zdrowych formacjach charyzmatycznych. Czwartym filarem katolickiej charyzmatyczności jest rozumienie Kościoła jako wspólnoty i realne doświadczanie wiary w tym wymiarze eklezjalnym, wspólnotowym. Że to nie jest tylko kwestia struktury, tradycji i wspólnej drogi, którą idziemy, ale jest wzajemna inspiracja, jest wzajemne wspieranie się, czyli tak naprawdę budujemy Kościół Dziejów Apostolskich. Odnowa charyzmatyczna jest wielkim darem dla Kościoła. Wyraźnie o tym już mówił Paweł VI, i kolejni papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI, ale w sposób szczególny inaczej mówi Franciszek. Choć w Ewangelii Gaudium wprost o tym nie ma, ale w takim wymiarze właśnie, jakim mówię teraz, ale całość nauczania papieża Franciszka właśnie w oparciu o ten dokument programowy w zupełnie inny sposób ukazuje tą rzeczywistość odnowy charyzmatycznej. Jakie są owoce, bo może też trzeba to powiedzieć. Ożywienie życia, uświęcenie życia, większe takie przeżywanie rzeczywiście świadome swojej wiary, cała kultura pięćdziesiątnicy, zdolność do poświęcenia. Bardzo mocno to wybrzmiewa w czasie pandemii. Zauważmy, że wiele osób szeroko rozumianej odnowy charyzmatycznej, czy w ogóle ruchów odnowy Kościoła, potrafiło odnaleźć się w momencie, kiedy na przykład były zamknięte kościoły. Wszyscy mówili o komunii duchowej, a wielu ludzi mówiło, ale co to jest? A ci ludzie mając na co dzień przeżywając taką relację z Jezusem Chrystusem przez głęboką, osobistą modlitwę, oni się w tym wszystkim odnaleźli. Łatwiej ten trud zamkniętych kościołów i takiej odcięcia od Eucharystii przeżywali. Takie jest moje doświadczenie rozmowy z ludźmi i jakiegoś takiego słuchania wielu, wielu świadectw. A jak do tego ma się wszystkiego papież Franciszek? Jeśli popatrzymy na główne punkty franciszkowej takich świateł, bo nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś projekt, bo papież Franciszek ma to w sobie, że on rozeznaje. On daje pewne rzeczy jako fundamentalne, ale nie wychodzi zawsze, już mam gotowy projekt, teraz go tylko zrealizujemy. Tak? Tym projektem jest Ewangelia, jest umiłowanie Jezusa i jest ewangelizacja. Te światła są nam potrzebne, ale cały czas jesteśmy w drodze, no bo Kościół wychodzący, prawda? Cały czas w stronę tego, do czego wzywa nas Bóg. Niewątpliwie jednak papież Franciszek wyraźnie pokazuje, że Kościół potrzebuje odnowy kerygmatycznej. Mam nadzieję, że tu wszyscy klerycy przeczytali Christus Vivit. Wspaniały tekst. Przecież tam jest, no jak się czyta o czterech podstawowych prawdach kerygmatycznych, to wielokrotnie już czytałem i sobie wyobrażam, jak to Franciszek tak staje przede mną i tak mi mówi, tak, że mnie Bóg kocha, że Jezus jest rozwiązaniem moich problemów, tak, że mojego kwestii zbawienia, tak, że Jezus naprawdę żyje, że On odmładza i daje Ducha Świętego. Przyjęcie w taki sposób właśnie orędzia Ewangelii, przyjęcia Jezusa, uruchamia cały proces przemiany osobistej, społecznej, przemiany Kościoła. Trzeba więc zacząć od odnowy kerygmatycznej. Z tego rodzi się odnowa duchowa. Nowy kształt życia. Papież Franciszek więc mówi. Dłuższe chwile adoracji, modlitewne spotkanie z Bożym Słowem, ożywienie co do sakramentów. Ale tą podstawą jest realne kroczenie, podążanie za Jezusem, słuchanie Go. Franciszek stwierdza wprost, że chrześcijanin, uczeń, misjonarz wie. I teraz głos Franciszka. Jezus kroczy z Nim, rozmawia z Nim, oddycha z Nim, pracuje z Nim. Zjednoczeni z Jezusem szukamy tego, co On szuka,
Kochamy to, co On kocha. Ostatecznie to, czego szukamy, jest chwałą Ojca. Franciszek jest ewangelizatorem. On głosi kerygmat. Doktryna jest ważna. Ale pierwsze jest spotkanie z Jezusem. Podążanie z Jezusem. Podążanie za Nim. Kroczenie Jego śladami. Zauważmy, rozmawia z Nim, oddycha z Nim, pracuje z Nim. Za chwilę je obiad z Nim. Trzecia rzecz to jest odnowa ewangelizacji. Wspomniany już przez księdza arcybiskupa cytat marzy o opcji misyjnej. Papież marzy o opcji misyjnej. On nam otwarł swoje serce. Papież powiedział, co jest jego największym marzeniem. O opcji misyjnej. Żeby Kościół ewangelizował. Żeby to nie była działalność tylko wyspecjalizowanych grup, choć one też są potrzebne, bo pomagają, ale że to jest po prostu nasze być albo nie być Kościoła. Bez ewangelizacji Kościół umrze w danym miejscu. I nie możemy tak no, troszkę pysznie cytować, no przecież bramy piekielne go nie przemogą. W całości nie, ale w danym miejscu. Ewangelizacja to jest być albo nie być Kościoła. Chodzi jednak o to, żeby ewangelizacja była skuteczna, to potrzebujemy oczywiście Ducha, Ducha Świętego. To jest 5 rozdział Ewangelii Gaudium. Wspaniały tekst. Drodzy bracia, to jest obowiązkowa lektura. Powiem ze swej strony, przynajmniej ten 5 rozdział Ewangelii Gaudium. Ewangelizatorzy z Ducha. To jest pewne światła dla naszej duchowości. Ale nie wystarczy tylko to. Papież Franciszek zwraca mocną uwagę na wiarygodność Kościoła i na przyswajalny sposób komunikacji. I myślę, że popatrzcie, bardzo często jest problem dzisiaj w dziele ewangelizacji właśnie na tym, w tych obszarach. Kwestia języka, bo używamy języka, który jest niezrozumiały. O tym już napisała Kongregacja do Spraw Duchowieństwa w 1999 roku w dokumencie kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty. Podstawowe pojęcia, którymi się posługujemy w kaznodziejstwie, w katechezie, w chrześcijaństwie są niezrozumiałe dla współczesnego człowieka. Warto do tego tekstu wrócić. Ale też wiarygodność Kościoła, autentyczność i świadectwo prawdziwej wspólnoty. I wreszcie jest odnowa struktury. To dopiero tu. Zobaczcie, niektórzy oczekiwali, że papież Franciszek zrobi wiele rewolucji w Kościele. On robi, ale od innej strony. I niektórzy mają zarzut, że jeszcze nie jest reforma kurii rzymskiej. Ale to ma być proces. Franciszek prowadzi Kościół w tym dziele odnowy, idąc od doświadczenia Jezusa, a struktura jest na końcu. Ale już widzimy, że przynajmniej zapowiedzi są takie, że priorytetowe w tej przemianie kurii rzymskiej będzie właśnie podejście do ewangelizacji. Dykasteria do spraw ewangelizacji. Wszak nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła. Więc nie chodzi tu przede wszystkim o rządzenie, ale chodzi o współdziałanie i chodzi o właściwe ustawienie priorytetów. Trzeba wskazać jeszcze na jeden aspekt bardzo istotny, za chwilę go rozwinę, a mianowicie nowa odsłona ekumenizmu. To jest wyzwanie, które cały czas jest, ono coraz bardziej staje się głośne, choć w Polsce dość problematyczne. To widać w komentarzach w internecie i w różnych tego typu historiach. No i teraz, żeby w końcu odpowiedzieć na to pytanie, czy odnowa charyzmatyczna jest tą odnową, o której marzy papież Franciszek. Tak? Po pierwsze, Franciszek utożsamia się z charyzmatykami i bardzo ich kocha. A nawet można powiedzieć, że jest jednym z nich. Ale po kolei. 3 czerwca 2017 roku w Circus Maximus w Rzymie, gdzie trwały obchody 50-lecia odnowy charyzmatycznej katolickiej, papież Franciszek powiedział tak. Zgromadziliśmy się tutaj, wierzący pochodzący ze 120 krajów świata, by świętować wielkie dzieło Ducha Świętego w Kościele.
które zaczęło się 50 lat temu i dało początek. Czy jakiejś instytucji? Odpowiada, nie. Jakiejś organizacji? Nie. Pewnemu strumieniowi łaski. Strumieniowi łaski katolickiej odnowy charyzmatycznej. Czy to dzieło zrodziło się jako katolickie? To jest fenomenalne, słuchajcie. Nie. Powstało ekumenicznie. Narodziło się jako ekumeniczne, bo właśnie ten, właśnie Duch Święty stwarza jedność i tenże Duch Święty zasugerował, aby takie było. A więc strumień łaski, odnowa charyzmatyczna, to nie jest organizacja, to nie jest ruch. Choć tak jak mówię, kiedy będziemy patrzyli na to, a odnowa w Duchu Świętym, wspólnota odnowy w Duchu Świętym, to odpowiedź na to pytanie fundamentalne dla tego wykładu będzie nie. Bo nie chodzi o to, że wszyscy muszą dokładnie tak samo, jak nie wiem, w twojej rodzinnej parafii była jakaś grupka modlitewna i wszyscy muszą dokładnie robić tak samo. Ale kiedy zrozumiemy, czym jest odnowa charyzmatyczna, czyli że rzeczywiście jest doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, jakkolwiek go będziemy przeżywali, kiedy jest doświadczenie relacji ze Słowem, osobistej relacji z Jezusem i zaangażowanie w życie Kościoła, to to jest ta najprawdziwsza charyzmatyczność. To jest ta odnowa charyzmatyczna i takiej odnowy papież, odnowy Kościoła papież Franciszek chce. I znakiem takim bardzo ważnym jest powołanie Międzynarodowej Służby Komunii Haris. To rzeczywistość, która nie ma rządzić, ale ma integrować, inspirować, pokazywać główne punkty katolickiego rozumienia odnowy charyzmatycznej. W statutach służby Haris znajdują się choćby takie punkty. Pomoc w pogłębianiu i promowaniu łaski chrztu w Duchu Świętym w całym Kościele. Nie dla wybranych grup, w całym Kościele. Nie wiem, czy mogę zażartować. Tak, kończę. Dotyczy to też i proboszczów, i biskupów, i rektorów seminariów. To znaczy, mam wiarę, ale chciałbym mieć większą i rzeczywiście tą jedność, tak. Zachęcanie na przykład do zdrowego korzystania z charyzmatów, tak. Dalej, promowanie ekumenicznego wymiaru naszego chrześcijańskiego życia i budowanie komunii. I pytanie, czy Franciszek jest charyzmatykiem? Nad Franciszkiem się modlono w Buenos Aires. I to ekumenicznie. Przewodził temu obecny już kardynał Cantalamessa. I było to doświadczenie określone jako chrzest w Duchu Świętym. A dla Franciszka stało się to momentem przemiany, jeszcze głębszego zrozumienia, czym jest ekumenizm, czym jest dążenie do jedności chrześcijan oraz takiego właśnie jeszcze głębszego działania ewangelizacyjnego. No to są przejawy tego doświadczenia chrztu w Duchu Świętym. Widzimy też, jak bardzo papież Franciszek podkreśla właśnie tą radość wiary, to bardzo osobiste zaangażowanie. I wszystko to, co mówi Franciszek, też jakie strukturalne działania podejmuje, pokazuje przez to, że odnowa charyzmatyczna jest istotna dla Kościoła. Jak Benedykt XVI strukturalnie utworzył papieską radę do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, pokazując przez to, że nowa ewangelizacja jest fundamentalna dla Kościoła, no bo ma też odwzorowanie tak i w stolicy apostolskiej, w Kurii Rzymskiej, tak teraz właśnie ta Międzynarodowa Służba Komunii. Wnioski. Krótko. Czy odnowa charyzmatyczna jest taką odnową Kościoła, o jakiej naucza papież Franciszek? Według mnie tak. Dlatego, że w centrum jest doświadczenie żywego Jezusa. Czy to jest taka odnowa, o jakiej marzy Franciszek i naucza? Tak. Bo prawdziwa odnowa to strumień łaski. Wiele prądów, ale jedno wspólne doświadczenie. Czy odnowa charyzmatyczna jest taką odnową Kościoła, o jakiej naucza papież Franciszek? Tak, dlatego że chodzi o to, by obudzić osobiście każdego człowieka i rozpalić to, co dostaliśmy w sakramentach. Jak to wszystko spiąć?
Podzielenie się ze wszystkimi w Kościele łaską Chrztu Świętego, nieustanne sławienie Pana, wędrowanie razem z chrześcijanami różnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich, to jest pragnienie papieża Franciszka, ale jeszcze więcej, modlitwa i działanie na rzecz potrzebujących. I pozwólcie, księże profesorze, ostatnie zdanie, bo zakończę tak, tu sobie zapisam już będąc tu, bo mi się przypomniało bardzo ważne słowo pastora Josepha Tosiniego, to jest zielonoświątkowy amerykański duchowny, który powiedział, że i w ekumenizmie, a ja to też odnoszę do wszystkiego, co my mówimy o odnowie charyzmatycznej i o naszym współdziałaniu, trzeba nie zaczynać od głowy, bo tam nie będzie dialogu, tylko trzeba zacząć od stóp. To słowo mnie porusza. Jeśli chcemy więc rozumieć odnowę Kościoła, odnowę charyzmatyczną, zaczynajmy od stóp, czyli od spotkania i od zwyczajności. Dziękuję.